tyle pytań, że chyba godzina by nie starczyła. Oj, to nie ma szans na to. Ale, góra mam, dwa. Ale mam jedno podstawowe pytanie, żeby już nie rozciągać sprawy, je przeczytam, bo zacznę mówić dłużej do Państwa. Odbyły się spotkania na szczeblu międzygminnym w sprawie rewitalizacji odcinka drogi Karolowo-Bydgoszcz. Gminy zobowiązały się do ułożenia kilku milionów złotych, żeby przywrócić spójność tego odcinka. Ale na tym koniec, bo co się okazuje? Stan prawny, aktualny, który, gdzie byśmy mogli spływać tą rzeką Mordą, nie pozwala. Więc... Pierwsze słyszę. Tak. Stan prawny aktualny wynikający z prawa wodnego zakazuje uprawiania spadków wodnych na akwenie Tyszkińskim i Smukackim. Czy w sprawie uchylenia przepisu prawa wodnego zakazującego uprawiania turystyki wodnej Urząd Miasta Bydgoszcz podjął konkretne kroki? My, to znaczy Rada Osiedla, to powiedz Bukałianowa, Uczniowski Klub Sportowy, opowiedz Zespół Szkół Opawców, WOP Kujawsko-Pomorski, Klub Zawisza, wysłały w ramach konsultacji społecznych opracowania dotyczące tej sprawy do NZGW w Gdańsku, Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. I tu się wszystko zaczyna walić, bo słyszałem, że tak jak było, dalej tak będzie. I sprawy, budowa malik, przystań, Smukałek, wszystko pełnie na nic. Takie mieliśmy wszyscy świetne plany, a się okaże, że nic nie będzie. I te plany zrealizujemy. A sporty wodne, a turystyka to jest zupełnie co innego. Spływają tam dzisiaj kajakarze? Spływy kajakowe? Spływają, ale po prostu nielegalnie. Nielegalnie? Tak jest. Trenuje zawisza kajakarze, przyjeżdża policja, to prawda. Ale dlaczego? Bo pływają motorówki. To motorówkę chodzi o tych kajakarzy zapewne. Ale chodzi o asekurację tych zawodników. Ale to jest zupełnie inna kwestia. To jest kwestia nie tego, że ktoś, że tak powiem, pływa tam kajakiem czy łódką, tylko kwestia dostępności pływania motorówką po tym akwenie. To są dwie różne rzeczy. Ja nie mówię, że niepotrzebne, bo potrzebne. Ale decyzja, jak pan powiedział, jest w RZGW i to RZGW będzie decydować, tak? Ale pomóżcie tak. Ale ale przecież nam na tym zależy. No przecież, a co to pomóżcie? A co to pomóżcie? No pomagamy. Bydgoszcz, zalew koronowskich skorupek. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ale przecież nie robimy to. No ale jeżeli przyjdzie z RZPW takie pismo i że zabrajemy... Szanowny panie, mieliśmy spotkania, na których byli ci wójtowie, o których pan wspomniał, było RZPW i ani słowem nie powiedziano, że to jest niemożliwe. Ani słowem. To było ze 3 miesiące temu. Może porywać tylko policja, która skorzysta. Ale mówimy o motorówkach. O motorówkach, wodę, o więc jeżeli jest teren, ja nie wiem dlaczego tam nie mogą pać motorówki, pewno z przyczyn przyrodniczych. Ale to ja nie jestem za to ani winien, ani odpowiedzialny, tak? Więc ja rozumiem, że tak jak po zalewie koronowskim nikt nie chce skuterów i motorówek, może ci, którzy o tym decydują, mogli zadecydować, że to również też nie. Ale jeżeli to jest poza granicą miasta, to ja już naprawdę nie mam niewiele do gadania, mogę prosić, ale jeżeli prawo powie nie, to nie, ale mówimy o spływie łodziami żaglowymi, czy kajakami, czy jakikolwiek innym sprzętem, tak? Nie proszę sobie, jeżeli jest jakikolwiek spływ, że nie ma tam łodzi motorowych, nie proszę sobie. Dobra. To znaczy kajakiem będą ratownicy pływać. Bardzo się cieszę, pan się o to martwi, ale po to robimy ten projekt. Nie zbudujemy na pewno niczego, jeżeli nie będzie można tam pływać, to zapewne. Więc będziemy mieli wszelkie zgody, wszelkie potrzeby, jeżeli będzie kwestia współpracy z RZGW, będziemy współpracować. Ale na pewno niech nikt nie liczy, że dzięki temu będziemy mógł tam motorówkami w lewo i w prawo sobie. Nie, nie wyobrażam tego. Bo o to wnioskować na pewno nie da. Po prostu pan tutaj prezydent mówi, że brakuje funduszy, że no nie ma skąd nabrać pieniędzy. Chciałbym, aby pan prezydent przyjrzał się inwestycjom drogowym
na terenie miasta sposobie wykonawstwa ich i czasochłonności wykonawstwa. Ja jestem z Piaski, z dzielnicy Piaski. Tam na tych nowych uliczkach, gdzie pokładano polbruk, zrobiono po prostu rondka takie małe. Nie wiem, dla kogo one mają służyć. Chyba dla dzieci na rowerkach, bo to jest zawężone wszystko. Samochody z tego i tak nie korzystają, wprowadzając zagrożenie w ruchu, ujeździ się, że tak powiem, lewą stroną. Druga sprawa. Rozpoczyna się teraz budowa tego wąwozu przy ulicy Smukalskiej i uważam, że jak się praca zaczyna, to powinno to jakoś być ciągnąć się, bo to jest rozciągnięta inwestycja po to tylko, żeby pieniądze, które tam zostały na to przekazane, zostały w jakiś sposób spożytkowane w czasie. Samochód wywozi ziemię 2 czy 3 razy dziennie, koparka trochę pokopała, już zniewni nie ma. Drzewa przyjadą wyciąć 2-3 dziennie i dalej się nic nie dzieje. Takie po prostu inwestycje są zawyżone, sumy są zawyżone i robi się po to pod publiczkę, żeby wyglądało, że coś się dzieje. Tylko to. To się tu z panem w części zgodzę, w części się nie zgodzę. Nie zgodzę się w tym, że jest to zrobione, żeby ktoś zarobił, więcej kosztowało. Każde tego typu postępowanie to jest przetarg publiczny, w którym ci, którzy chcą to wykonywać, muszą się zmierzyć, w kopertach wsadzać nie pieniądze na łapówki, tylko swoje oferty opisane i tak dalej. Problemem jedynie może być taki, że czas przewidziany w tymże zamówieniu na realizację może być źle oszacowany. Kiedyś już wspominałem o tym panu dyrektorowi tutaj siedzącemu, prosiłem o zwrócenie uwagi, bo dla mnie najjaskrawszym przykładem u nas w mieście była na przykład budowa mostów czy remont mostów warszawskich do Fordonu, tak? Gdzie przez pół roku były 3 pancernych i pies, 4 nawet nie było, a potem i tak się tak zrobiło w terminie. To znaczy, że przez pół roku mogło się nic nie dziać, a i tak się skądś mieścił w terminie, znaczy było źle zaplanowane. I tu moja gorąca prośba do wszystkich, którzy tu siedzą, drogowców, że terminy robót mają być no, nie olimpijskie, a najlepiej olimpijskie, ale przede wszystkim na tyle krótkie, na ile technologia wykonania tego typu prac wystarczy. Szanowni Państwo, ja się już chciałbym wszystkim podziękować za spotkanie, za bardzo niekiedy emocjonalne wystąpienia, bardzo rzeczowe. Ja mogę obiecać jedno, że no mówię prawdę, ja wiem, że ona boli niekiedy, ale uważam, że lepiej mówić jest prawdę, niż potem unikać spotkań, bo kogoś prowadziłem w błąd, kogoś oszukałem. Prawda, choć boli, to jednak ja zawsze jestem człowiekiem, który woli usłyszeć prawdę, niż obietnice, które się nie spełnią. Bo nie ma nic gorszego, niż kogoś zawieść albo niespełnione obietnice. Takim jestem człowiekiem i takim chciałbym pozostać, więc jak coś się da zrobić, to mówię się, jak się nie da, to mówię otwarcie, się nie da i można oczywiście na mnie być złym, ale tego się nie zmieni. Ale zawsze, jak powiem, że się nie da, usłyszycie Państwo dlaczego. To mogę też obiecać. Bo nie uznaję. Także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przybyli, zechcieli się spotkać. Dziękuję także moim współpracownikom, którzy jeszcze, jeżeli są indywidualne sprawy, są do wyczerpania te sprawy do Państwa dyspozycji. I na koniec dziękuję jeszcze oczywiście moim szanownym zastępcom, którzy nie mieli dzisiaj okazji się wykazać, bo musiałem ja tutaj dzisiaj walczyć, ale są do Państwa dyspozycji. I tak jak wspomniałem, jeżeli są problemy określonego rodzaju, w dzielnicach, w radach osiedli, proszę korzystać z potencjału tych osób, a niekoniecznie, że tak powiem, do mnie. Ja się spotkam, jak trzeba będzie, jak najbardziej. Tak? Ale wolałbym, żeby to spotkanie było przygotowane przez mojego zastępcę. Bo wtedy, już przechodząc do mnie, będę ja znał rozwiązania, Państwo zostaną ewentualnie zaproponowane. Dziękuję panu. Dziękujemy Państwu bardzo, tak jak pan prezydent powiedział, urzędnicy z tego ratusza.